Vlogmas dzień 17. Fuh, jak możecie zobaczyć, wyglądam już dzisiaj dużo lepiej. Ogarnęłam się nawet. Mamy wtorek. Zrobiłam sobie kawkę. To jest moja chyba pierwsza kawa od 5 dni, naprawdę. Dlatego, że jak byłam chora, to strasznie mnie obrzydziło do kawy i teraz sobie zrobiłam tą kawkę tak o 10. Bo mamy godzinkę 10, malutka śpi od pół godzinki, no może od 20 minut. I stwierdziłam, że dobra, robię sobie kawę, może mi jakoś przejdzie, może mnie rozbudzi, a jak nie, no to trudno. Cały nasz poranek wyglądał tak. I słuchajcie, czasami jak nasze poranki tak wyglądają, to ja sobie zadaję tylko jedno pytanie. Co złego zrobiłam? Co złego robię, że moje dziecko 24 godziny na dobę jest w stanie jęczeć, wyć, płakać? I jestem jedną z tych mam, które googlują w internecie. Moja 8-miesięczna córka non-stop płacze i jak dostaję od was wiadomości, że macie tak samo, że wasze dzieci non-stop płaczą i że już nie wiecie, co zrobić, to z jednej strony podnosi mnie to trochę na duchu, bo wiem, że nie jestem sama, a z drugiej strony tak chciałam mieć grzeczną dziewczynkę. No jak to się mówi, modliłam się o tą grzeczną dziewczynkę. Nic mnie nie interesowało. Ona nie musiała być ładna, ona nie musiała być mądra. Ja chciałam tylko, żeby ona była grzeczna. Ani trochę nie dostałam tego, co chciałam. No to jest naprawdę ciężko. Jest naprawdę, naprawdę ciężko. Ona się drze od rana do wieczora, budzi się w nocy i wciąż się drze i po prostu ona już nawet nie płacze. To już nawet nie jest płacz. Ona się po prostu drze. Drze się w niebo głosa, jakby ktoś ją obdzierał ze skóry. No i w takich momentach oczywiście my matki zadajemy sobie pytanie, co złego zrobiłyśmy, co złego zrobiłam, że moje dziecko płacze, dlaczego moje dziecko jest takie nieszczęśliwe, że to jest na pewno moja wina. I tak cały czas. Ktoś sobie tutaj strzelił 40-minutową drzemkę i wstał, tak? Kto wstał? Melissa. Ale na razie o odłożeniu nie ma, nie ma w ogóle co pomarzyć, tak? No coś tak patrzysz? Za okienko? Za okienko się patrzysz? O, tak. Masz smoczulka? Nie. Tam. Pobawimy się trochę? Chcesz się pobawić? No, w co się pobawimy? Tyle tutaj tego jest? Co byś się chciała pobawić? W co się pobawimy? Moje maleństwo pobawimy. Oczywiście to sobie zażyczyła Masza. Niestety już to miałyśmy. Przez tą całą moją chorobę muszę wam powiedzieć, że bardzo zaniedbaliśmy to, jak wygląda nasz dom i Lorom robił co w jego mocy. Naprawdę, bardzo, bardzo pomagał, no ale również pracował, musiał zajmować się dziećmi, ogarniać i tak dalej, a więc ja dzisiaj z racji, że czuję się troszkę lepiej, zabieram się za małe ogarnianie, bo czas najwyższy, zwłaszcza, że za 4 dni o tej porze już nas w domu nie będzie. Ja nie mam nic spakowanego, nic zrobionego. Alex za 48 godzin wyjeżdża i nic nie jest zrobione. Ale póki nie ogarnę tutaj na dole, to nawet nie będę miała jakoś, żeby zebrać myśli. Tak? No, będziemy sprzątały. A więc zabieram się za sprzątanie.
Pokój Melisy stał się takim troszkę pokojem przygotowawczym. Mamy tutaj jedną walizkę i drugą. Tu mamy już jakieś produkty nasze, to jest dla Aleksa. Kupiłam mu szamponik na wyjazd. A tutaj takie moje, wiecie, miniaturowe do buzi żel. Taki większy, no bo nie znalazłam jakiegoś malutkiego, a więc biorę ten. A następnie kremik, pastę do zębów. Takie chusteczki do demakijażu. Jest to ich tylko 7, ale myślę, że wystarczy. Chociaż pakowanie się z tą panią wygląda właśnie tak, że ona wchodzi na te walizki. Ona jest jak kot. Po prostu jak kot. Cały czas chce siedzieć w walizkach. No, a więc jutro idzie do mamy Lorą, a ja spróbuję nas spakować. Tutaj mam jeszcze prezenty. Jeden, drugi. Będę musiała podać to moim rodzicom, bo no my tego nie zmieścimy. Co mi ukradłaś? Wow! My wyszłyśmy z domu, idziemy po świeżą bagietkę na obiad i muszę wam powiedzieć, że jest taka przepiękna pogoda, no po prostu taka wczesna wiosna dzisiaj. Naprawdę, mam wrażenie, że mamy taką wczesną wiosnę. Piękne słoneczko, tak jest cieplutko, że ja mam tą całą kurtkę zimową i tak dalej, ale jest mi mega gorąco. No ale wolałam się ciepło ubrać, no bo cały czas jestem trochę jeszcze chora. Misia też w kombinezonie, no bo tak z przyzwyczajenia się ubrałyśmy, wiecie. Ale cieplutko. Nie uwierzcie, jak powiem wam, że po prostu rozładował nam się aparat. Tak mało ostatnio nagrywam, że zapomniałam go naładować. I jak dzisiaj na złość, jak już czuję się trochę lepiej, no to aparat miałam rozładowany. Mam niby ten drugi, ale jakoś tak skończyłyśmy ogarniać, zjedłyśmy. Lorą wrócił, jak teraz to nie możecie usłyszeć, jest pod prysznicem. I będziemy zaraz wychodzili, musimy wejść na chwilkę do sklepu. Co, kochanie, się stało? Co się stało? Co ty byś chciała? O! Mama, posadzi chwilkę. No. Dobra, mama, nie posadzi. Nie posadzę. Masz. No tutaj dobrze teraz? I co chciałam powiedzieć? Pojedziemy na chwilkę do sklepu, dlatego że potrzebujemy jeszcze kilku rzeczy do wyjazdu. I... No co? A później odbierzemy Aleksa z szkoły. I wrócimy do domu. Ty to jesteś po prostu niemożliwa jesteś. Niemożliwa jesteś. A... Taki motorek teraz robisz? Pika, pika. Pika, pika, pika. Pika, 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 pika. Pikachu! Wróciliśmy do domu, mam to, co potrzebowałam. Również pan przyniósł mi moją drugą pakę z HM-u, a tutaj są moje majtki, skarpetki i rajstopki Melisy na wyjazd, a więc fajnie, bo jeszcze uda mi się to przeprać. Ale muszę wam powiedzieć, że właśnie próbowaliśmy się po południu jakoś z Lorą zorganizować, jak to zrobimy, kiedy kto się spakuje, dlatego że z tym małym krasnalem nie da się po prostu zrobić nic, a więc stwierdziliśmy, że położymy ją dzisiaj wieczorem spać i chyba będziemy się po prostu pakować w nocy. Bo inaczej nie ma opcji. A więc zamówiłam z HM-u dwie paczki po 3 takich zwykłych, basicowych majteczek. Następnie skarpetki zwykłe, czarne, ale takie troszkę dłuższe, bo cały czas brakuje mi skarpet, które nie są jakieś takie kolorowe. Następnie dla malutkiej mam dwie pary rajstopek, bo dwie już przyszły. I zamówiłam jej takie buciki po domu, ale dopiero teraz patrzę, że głupotę zrobiłam, bo to jest 20×21 rozmiar, a więc one będą na bank dużo za duże. Nie wiem, co mnie wzięło, że zamówiłam taki rozmiar. Naprawdę, powinnam zamówić 19. Te 18×19 to myślę, że byłoby lepsze, bo te coś czuję, że będą za wielkie. No a więc trudno, albo zostawię je, albo oddam do sklepu. Tutaj mam przygotowane ubranka Aleksa i zaraz zobaczę, czy czegoś mi jeszcze brakuje. Mam kurtkę na dole, tu ma nowe skarpety, co mu zamówiłam, ale 5 par to niewystarczająco, a więc zaraz dołożę. Chociaż tutaj świeci pustkami,
To są wszystkie skarpety do pary, a to są wszystkie skarpety, które nie mają pary. Czy wy możecie w ogóle sobie to wyobrazić? Masakra. Chciałam dołożyć Aleksowi jeszcze kurtkę, ale widzę, że ona jest cała brudna, a więc muszę jeszcze wstawić dzisiaj pralkę, żeby mi to wyschło na czwartek do walizki. Największy nieogar to są rzeczy Melisy, tu jest tylko to przygotowane, bo mam wrażenie, że ona tak się często przebiera, że ciężko jest w ogóle, wiecie, coś tak przygotować i już tego nie ruszać, ale no dzisiaj wieczorem już teraz jej przygotuję i policzę, co ile mam i już postaram się nic z tej kubki nie wyciągać. Dzień 18. Cześć wszystkim, to Jujka, witam was serdecznie we vlogmasie dniu 18. Ja od rana z Meliską i z Aleksem, bawią się u Aleksa w pokoju, albo raczej Aleks się bawi, a Melisa próbuje mu wszystko rozwalić. Ja mam dzisiaj od rana już jedno pranie z kurtkami Aleksa, czekałam w szczyku, aż będzie pikało, żeby móc wyciągnąć, żeby te kurteczki na jutro wyschły. I dzisiaj od rana no, będzie taka właśnie organizacja, będę troszkę sprzątała też, dlatego że chciałabym również, żebyśmy wyjechali z czystym domem. I jak już wrócimy, to żeby na ten weekend ostatni było po prostu czyściutko. Laura tutaj wczoraj spakował już połowę swojej walizki, a więc tutaj już wszystko sobie zamknął i ma spakowane, została druga połowa. Ja wczoraj już też przyszykowałam niektóre rzeczy malutkie. Muszę tylko jeszcze policzyć, ile mam czego, no bo tam prać nie będziemy, a więc na 6 dni muszę mieć, wiecie, na co dzień coś innego. Aleksa ubrania są tutaj, a więc też jeszcze jest kilka rzeczy w pralce. Wyschną, to dołożę.